Mecze piłkarskie możesz obstawiać na stronie etoto.pl. Etoto. Legalny polski bukmacher. Kolejny odcinek Pucharu Quizu pod napięciem. Edwarda tu nie ma, bo Edward jest na Ukrainie. Czemu jest na Ukrainie? Zaraz tam Mateusz między innymi to wyjaśni, który wraca do quizu razem z Tomkiem Smokowskim. Trochę was tu nie było. Dzień dobry. Dzień dobry. Tu? Tu byliśmy. Cały czas byliśmy. I druga para, Adam Słowiński, Kuba Wawrzyniak. Witamy. Witamy. Musimy was dojechać psychicznie jakoś, ale jeszcze nie wiemy jak. No właśnie, ja wam powiem, że to jest bardzo ważny mecz, jeśli chodzi o wyjście z grupy, wasze wyjście z grupy. To przede wszystkim. Druga sprawa jest taka, że to jest w ogóle wasz pierwszy mecz. To jest Samuel. Nie mamy czasu na fazę pucharową. Na fazę grupową. Dobra, wiadomo. Moi drodzy, ja zacznę jeszcze przed ratownikiem od takiego rozgrzewkowego pytania, kim jestem. Proszę, żebyście podeszli do tego naprawdę na poważnie. Dobra. A są punkty bonusowe? Są. Za to akurat jest. To jest cytat, uwaga. Nie no, oczywiście, że nie ma. Czyli to cytat. Nie wzoruję się na nikim, bo to nie ma sensu. Wychodzę z założenia, że lepiej być gorszą wersją samego siebie niż najlepszą kopią innej osoby. Mówi to 16-latek, co ciekawe. Z dziennikarzy najbardziej cenię Mateusza Borka, bo mówi jak jest. Nie. Też taki jest. Jestem jak Mateusz Borek. Tak, to ty. O kurde. Opowiedz tę historię, Adasz. Nie, no to było kiedyś jakiś wywiad i ten. Ktoś wywiad z tobą robił jako 16-latek? Tak, tak, ja tam w radiu lokalnym pracowałem, i to na była temat, jakaś taka rozmowa i tak, 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 to było, no. A dość daleko zajdzie. Może na studiach dziennikarskich niż jakieś zadanie byście przeprowadzić. U mnie studia to wiesz, tak na papier. Szkoła życia jedynie. Oj tak, to cały czas. Moi drodzy, jest z nami ratownik medyczny, pan, którego już poznaliśmy w ostatnim odcinku. Dzień dobry. Witam panowie. Siema. Cześć. Jak tam samopoczucie? Słuchaj, na grondę cię biorę, widzę, że jesteś potężny z To jest pan grondy. Sprawdzimy jak tam. No, puls. Tak? Uuu, podniesiony wyżył. No więc jednak są emocje. Pił wczoraj. Głęboko oddychać jak coś, żeby nie było potrzeby udzielania pomocy. Ja jak na pana patrzę, to nawet boję się, że coś się stanie. Myślę, że już będzie taka potrzeba, to damy radę. Tak, my sobie to dobijemy, tak? Dobra. Tak, żeby się pan z nich nie męczył. Ostatnie pytanie, mój drogi, jaki pseudonim na Gromdę? Piguła. Nie wiem. Nie, ja nie mam. Medicus. Panowie, jak coś było nie dobra, tak, dobra. Dzięki. Gdyby słabo było po tym prądzie czy coś, to dawajcie hana. Dobra, jasne. Zamierzamy nie Medicus być kopani. Jest z nami. Ciekawa postać. Moi drodzy, no dobrze, to do pierwszej kategorii sobie powoli przejdziemy. Jeszcze tabela. Tutaj widać, ile punktów, ile meczów nierozegranych ma para Borek-Smokowski. Natomiast teraz jeszcze zestawienie drużyn. I możemy lecieć z pierwszą kategorią. Ekstraklasa i reprezentacja Polski. Poszło. Poszło. Wymień wszystkich strzelców goli w historii reprezentacji Polski, którzy przekroczyli barierę 40 bramek. Kacper, kibic od Reopolu. Wszystkich kurwa. A jest. Dobrze ci dobra. Się wyrywa. Robert Lewandowski. No, coś ty. O. A ty pomożesz coś, czy tylko coś ty? Włodzimierz tak. Lubański. No to dwójkę. I cholera, miał ktoś 40 czy nie? Boniek ile miał? 39. Nie pamiętam. 39 miał kowal występów. 39,5. Kurde. To temperaturę. No to dwójkę, nie wiem, czy to... nie dwóch tylko. Czy Lewy i Lubański? No Lewy ma pan i Lubański ile mam? 48 chyba, tak? Może chyba? Coś takiego? Ile mamy czasu? No właśnie chciałbym to wiedzieć. Wawrzynie? Nie? Wawrzynie mam 49 występów. Ile ma? A, nie ma tego. Nie ma czasu. Timera. Odpowiedź, prosimy. Tak? No, dobra. Lubański, Lewandowski. Lubański, Lewandowski. No to pytam o to. Komputer, czy to jest Lubański, czy to jest Lewandowski? No tak mało trochę i zaraz będzie ostateczna weryfikacja. Dejna ile? Dejna. Szarmach? Moi drodzy, Lewandowski 72, Lubański 48.
Lato 45, Dejna 41, idealnie się wpasował. Dalej jest Ernest Pol 39, Szarmach 32, Cieślik 27. Okay. Zibi 20. Zibi 20, no. To wszystko przez Zibi lewego. To wszystko przez lewego, za dużo strzeli. Zibi 80 i meczów, nie mówię o kolejnych. Ale on dużo meczów pomocy. Mm-hmm. No dobrze. 1-0. To jest pytanie pod Smoka. No. I mamy drugie pytanie w tej kategorii, takie mocno francuskie. Patryk Co chce Bis zadaje to pytanie. Do jakiego francuskiego klubu z Legii Warszawa przeszedł Daniel? Kto? Kto? Daniel. Daniel, Daniel. Daniel? I zawieszamy to pytanie. Daniel? Luboja? Nie. Do francuskiego klubu Daniel? Do jakiego francuskiego klubu z Legii Warszawa przeszedł Daniel? 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 Tak, kurde. Tak się pisze to imię, tak mam napisane. Tak mam napisane, no. Daniel Łukasik? Nie, no, Smok za wcześnie po prostu kliknął, czy tam ty, co mam ci powiedzieć? Daniel. Jaki Daniel? Luboja był tylko Daniel, ale on już nie poszedł do żadnej francuskiej okolicy. A, kto to chyba, wie? Że ten, wiesz kto? A? 15 sekund. Kto? Kto? Ale moim zdaniem on tak. Poszedł do francuskiej. 15 sekund. W ogóle nie wiem, o kogo chodzi. No coś odpowiedz, masz 5 sekund. Co? Łukasik do Turcji poszedł. Strasburg. Strasburg. A może właśnie? No nie no, gdzie, no co? Komputer. O kogo chodziło? No zaraz ci przeczytam, ale gwoli ścisłości porażone. Takiego francuskiego klubu z Legii Warszawa przeszedł Daniel Luboja, a następnie zakończył w nim karierę. Czy o Luboje chodziło? No tak. Ja nie wiem, czemu do Francji jeszcze? Tylko on miał na imię Daniel z piłkarzy. A gdzie on był? Nie wiem, czy on w ogóle jeszcze... W Met? Bo on jeszcze pograłeś z nim trochę. Przecież on skończył karierę w Legii. Lens. Lens, tylko Lons. Przepraszam. A do Legii przed skąd? Z Nicei? On przyszedł. Nie. On przyszedł chyba w ogóle z Niemiec. Nie? Z tak mi się wydaje, że. Tak? Ale nie z Francji. Nie Stuttgart. Stuttgart? Tylko... Nie? Nie przez Nicei? A może zdecydujemy to sobie zaraz. Dobra, niech kompromitujmy się. Daniel Luboja w tej dyscyplinie niemieckiej się odnalazł? Tak. No mówię, znaczy, nie odnalazł się. Nie odnalazł się. On był po burku. Nie, on no dobra, Garczo, dobrze, tak, ale lecimy dalej. Czyli jednak moi drodzy. Byłem przekonany, że w Legii skończył karierę. Już nie poszedł do Francji. Niestety nie, jeszcze. Ale Olivier Capot chyba w Kolonii. Do Legii z Nicei? Tak. Odpowiedź była Lons. Lons. A do Legii z Nicei podpowiada. Nicei, widzisz? Komputer. Co? Nic. Tak, twardy mózg, twardy mózg. Statue. Moi drodzy, idziemy. Trzecie pytanie. Krzysztof Skońskich i Łodzi w ostatnim meczu z San Marino w reprezentacji Polski zadebiutowało aż... trzech zawodników. O jakie nazwiska chodzi? No kurde, co jest? Spokój się. Ostatni mecz San Marino, tak? Tak. Zaleski. Tak. Kurde. Proste, co? A ilu mówiłeś, Samuel, czy nie było podane ilu? Trzech. Było podane. Wszystkich. No tak mówię. Ale nie, no, on przecież musiał grać przed Euro, nie grał? No nie grał, miał grać i zapał kontuzję. Okej, okay. A, czyli tak, czyli Piątkowski. Tak, 30 sekund. Ja się wydaje. Czekaj, no to jeszcze spokojnie. Mamy trzech, w ostatnim meczu z San Marino w reprezentacji Polski zadebiutowało aż trzech zawodników. Nie, nie, no bo był tylko... O jakie nazwiska chodzi? Nie wiem. Buksa. 15? Grał wcześniej. Na pewno Slisz. Nie, no to wiadomo, no to gdzieś Zaleski. Na pewno Zaleski. Mhm. My mamy do końca, tego to już jest koniec? Tak. No to nie, no mówmy, no dobra, Piątkowski. Jeszcze raz? Piątkowski. Zaleski, Piątkowski, Spisz. I mamy to. Komputer. Kamiński. Andora, panowie. Kamiński. Piątkowski z Andorą. Piątkowski na Legii. Piątkowski grał przed Euro nawet jeszcze. No właśnie. I z Andorą. Z Andorą, grał eliminacyjny. I z Islandią. Z Islandią. I z Islandią. Trzeci to był jego mecz. No niestety. Zlecenie było on coraz bardziej. Nie, już wiem, że nie pójdzie to. No. Takie pytania nie idą. Nie. To jest niemożliwe, co? Dwa tygodnie mecz, a my jeszcze pamiętam. Nie, jeszcze wiesz, byłem w studiu i się przygotowywałem. A my tu program robiliśmy. Nie, nie to te quizy nie są dla starych ludzi. My nie mamy pamięci do takich. A są starsi w tym studiu mimo wszystko czasem. Kto? Chyba z wyglądu. Nie, no Romek Kołda jest starszy. Romek książki pisze. To prawda. Uwaga, uwaga.
poważne pytanie, dlatego tak się przygotowuję. Nie, bo ja to muszę dobrze przeczytać. No. Czyje to słowa? Nie co mecz, co ja mam, tylko co mecz, to my mamy. Marcin Wasilewski. Refleks jest. U jeszcze? Starych wilków. Czy to była dobra odpowiedź? Komputer, zweryfikujmy. Nie co mecz ja mam, tylko co mecz my mamy. Proszę bardzo. W ogóle kompletnie, konkretnie problem ze spodenkami. Cały czas pękają sznurki i to było konkretne, że biegałem tam 2 minuty i cały czas mi spodenki spadały. Nie byłem w stanie kontynuować gry i musiałem jedną ręką trzymać spodenki, co było bez sensu. Ta końcówka jest najlepsza. Co było bez sensu? Ale to jeszcze na pytanie pierwsze dziennikarza, to was tak, nie wiem. A to rozmawiał chyba z Mariuszem Wróblewskim. Tak jest. Wróbel to jest taka pociecha i tym pytaniem go tak wyprowadził z równowagi. Dawaj, 2-2 gramy. Jedziemy dalej, mamy wynik 2-2. Kto wygra kategorię Ekstraklasa i reprezentacja Polski? Zadanie, pytanie zadaje Piotr Rula. Przeciwko jakiemu rywalowi ostatni mecz w kadrze rozegrał Jacek Bąk? Nie no, wiecie to. Robiliście te mecze. No wiadomo, no. Chorwacja. Albo poczekaj. Na bank to było euro, tylko tak, na Chorwację były inne, były jakieś rezerwowe. Poczekaj. Co rezerwowe? Jakie rezerwowe? Ja grałem mecz z Chorwacją. No właśnie, rezerwowe. Czekaj, grał Bóg, czy nie? No, nie wiem. Albo Austria, albo Chorwacja. No. Tylko teraz, czy grał z Chorwacją? On już z Niemcami skończył karierę. No, jeżeli. No kurde, wchodziłeś, jeszcze się okaże, że go zmieniałeś. Nie, z podstawowego składu grałem tylko ja. Dobra, dawaj, 25 no, sekund, grał czy nie? To mógł nie być. To mógł być to drugi mecz z Austrią. A ja nie wiem, czy on nie zakończył, bo mi się wydaje, że tam Adam Kokoszka z nim. Kurde, a nie. 15. Dawaj. Poprzedni mecz nie był. Popisuj się. Z Austrią. No to tak trzeba zrobić. Tak? Z Austrią. Z Austrią Wiedeń chyba. No to Austria, albo Chorwacja, no ale mówisz Austria, no to tak? No jeżeli ja grałem, że mówiłeś, że to jest Austria. 2 sekundy. No dobra, Austria. No dobrze, czy to była Austria? Patrzymy na wasze przyciski. Brawo. To jest niesprawiedliwie. Wiesz, mówi Chorwacja, to człowieku, pierwsze słowo do dziennika, do świetnika. I powiedział ostatecznie tak. Był to jego 96. mecz w kadrze, był wtedy kapitanem i zakończył, co już z Jackiem Bąkiem z Chorwacją nie zagrałeś, Kuba. Natomiast mamy jeszcze pytanie do widzów. Jak nazywa się zmiana obecny... pokoleniowa nastąpiła. Na wiadomo. Tak, jak nazywa się obecny prezes Rakowa Częstochowa? Ostatnio widziałem, że Michał Świerczewski wrzucał zdjęcie z Maciejem Sawickim, innym prezesem, ale podmianki tam raczej nie będzie. Prezes Rakowa Częstochowa to oczywiście... Wojciech Cygan. Ale nie ten ze studia, absolutnie. Wojciech Cygan. No dobra, to lecimy do drugiej kategorii, moi drodzy. Jest 3-2 dla młodych wilków. I pytanie od Miłosza S. ze wsi Szare. Kim jestem? A jaka to jest kategoria? Ligi Europejskiej i Mistrzostwa Europy. Dobra. Jestem Niemcem i w swoim kraju stawiałem pierwsze kroki w karierze. Grałem tylko dla jednego klubu zagranicznego i był to zespół z Premier League. Bayer Leverkusen był moim ostatnim klubem w karierze. Kto? Kto jest? Patrz, co się stało? To jeszcze raz. Dobrze, bo ci czas leci. Jestem Niemcem i w swoim kraju stawiałem pierwsze kroki w karierze. Grałem tylko dla jednego zagranicznego klubu. Był to zespół z Premier League. Bayer Leverkusen był moim ostatnim klubem w karierze. Ballack? A Ballack kończył karierę w Bayerze? Ja wiem, że jemu o to chodziło, bo on się tym Bayerem Leverkusen zasugerował. On się zasugerował tak, tym, ale... Tylko, że on tam chyba nie kończy. 100% był. Nie no, na bank nie kończy. Jeden klub w Premier League, wiesz, mi to bardziej poszukałem. Ale nie kończy. Stefan Kisling, nie no, ale Kisling chyba nie. 15. No, Adaś, pomóż. A gdzie? No, myślę, zrób coś z tym. No. Nie. Dawaj, strzelam. No to Ballack. Tak, Ballack, no ale raczej nie. Ale, no. Powiem wam, że tak się ratujecie w ciekawy sposób komputer. A? Doczytaj do końca. Dobra. Brawo, Kuba. Dokładnie tak, do końca doczytuję. Do Anglii trafiłem z Bayern do Monachium, w Premier League reprezentowałem barwy Chelsea. To już banalne podpowiedzi. Gdzieś tam zakręciło. No. A próbowałeś mnie zbić z tropu, wiesz, z Leverkusen. Ja kompletnie nie pamiętałem, że on kończył karierę w Leverkusen. No nikt z nas nie pamiętał.
No ja, ja pamiętam. To podobnie był to ten sam sezon, kiedy Ljuboja kończył w Lons. No, no. Mogło tak być. Kolejne to nie pytanie. Może, się nie uda. Zadaje je Banzini Falubas. Ja nawet nie walczę. I brzmi ono tak. Cristiano Ronaldo słynie z seryjnego zdobywania goli. Ma jedno, tak, to bardzo ciekawe. Ma jednak na swoim koncie również jedno niechlubne trafienie do własnej bramki. W barwach jakiego klubu Portugalczyk strzelił samobuja? Ja wam powiem, nie że... Nie przyciskaj, bo to i tak na nas będzie. Pierwotne pytanie widza brzmiało, któremu klubowi strzelił. To by było nie do odgadnięcia, ale zmieniliśmy na to w barwach jakiego klubu. Kojarzysz coś? Klubu. W barwach nie jakiego klubu. Aha, czyli reprezentację wykluczamy, no to masz co. Musicie pamiętać, że Cygan będzie wyznaczony i Wawrzyn, jeśli już. Pamiętamy. Dobrze. Pasi. Klikamy? Klikaj. Klikamy. Szkoda prądu. To co, se strzelimy? No poczekaj, w Juve nie strzelił. Nie, no to Real byłby za bardzo oczywisty. United? No w United... Madera może. Nie, nie, aż tak, tak by chyba nie... Kurde, w Realu. Jakby to był Real, to by Mati pamiętał. United. United. No. Ostatecznie. United. A ja bym powiedział... Nie mów jeszcze. No to co, dajemy United. A ja bym powiedział, kurczę, że to musiał być Sporting, bo w ogóle o tym nie pamiętam. A, w sumie? Że, wiesz, to musiało być tak bardzo, bardzo daleko, że jeszcze o tym nikt nie mówi. Ale tak nieoczywiste, oczywiste. No, no, przerywam, to znaczy, weryfikujemy z komputerem. No, Manchester. Jaka jest prawidłowa odpowiedź? Ryzykujemy. Kopło? No, kop. Kopło. Kopło. Ta dwa, no jeszcze trzy. No gdzie? No moi drodzy, Real Madrid. No jednak. Real Madrid. Mecz z Granadą, co ciekawe, przegrali 0-1, więc to Cristiano zadecydował no, proszę. O takiej porażce. Sezon 2012-13 i lecimy dalej. Wynik 3-4. Nieźle. Legosz 3000 zadaje to pytanie. Dziś Atletico Madryt rozgrywa swoje mecze domowe na Wanda Metropolitano. Na jakim stadionie odbywały się? No. Co? Koniec. 3-4, przypominamy, jest. 3-4. Vicente Calderon. Ale to myślisz, że to będzie o to? Tak. To będzie o to stadionie? Tak, myślę, że Vicente Calderon. Takie oczywiste. Tak. Jedziemy. Definitywnie. No dobrze, to komputer pytamy. I czy to jest prawidłowa odpowiedź? Czy będzie na zielono? Nie jest na zielono. Czyli strasznie długo wam zajmuje to od bo masz lata od reżyserki do komputera. Aha. Chcemy wytrzymać. Przestrzymują nas. Vicente Calderon. A pytanie, prezes Hili. A na pytanie oczywiście odpowiedziałeś dobrze, ale doczytam. Na jakim stadionie odbywały się spotkania klubu z Madrytu do sezonu 16-17? Oczywiście Estadio Vicente Calderon. I lecimy z kolejnym pytaniem. Mamy remis 4-4. I pytanie jest naprawdę ciekawe od fana Kalcz. Kamil Glik. Większość swojej kariery spędził w Serie A, teraz gra za to w Serie B. Podaj wszystkie kluby, jakie... A, dobrze, bo to może być różne. I teraz karierze we Włoszech, w Polsce. W Serie A. Za granicą. Nocne. Serie A. O, to bym nie wymienił. To by się pomęczyło, jak idę po wodę. Palermo. Benevento i wypożyczony gdzieś był jeszcze. Bari. Bari. Tam był na początku. Cztery. Jeszcze raz? Bari, Torino, Benevento i co mówiłem? Palermo. Ostatecznie. That's it. Czyli o to chodziło. No zobaczymy. Mati pozostaje sam, ale mam wrażenie, nie, że sobie poradzi. Nie. Ja po prostu nawet jeśli odpowiedzieli dobrze, to unieważnię to pytanie. Dlaczego? Zaraz ci powiem. Okej. Okej, dobrze, ciekawy dobra. Jestem. Komputer. Czyli wymieniłeś tylko włoskie? Tylko włoskie. W imieniu włoskie. Cztery dobra. Włoskie kluby wymieniłeś. No bo jest pytanie z kategorii. Dobra. I brawo. A dlaczego ty mówisz na początku coś dla fanów Kalcz? Wiadomo, naprowadzę, że... Nie, to się... Ale to i tak jest kategoria, to było pytanie do ciebie też. A to nie nazwało się tak ten gość, fan Kalcz? No tak.
On się tak nazywał. Fan culture, tak się nazywa. To jest Mati. Mati to nie jest. Okej, okej, okej. Dawaj, idzie, cofnięte roszczenie. Jak, ty jak YouTube jest? To się nie uda dzisiaj. Nie uważam. Pytanie oczywiście było... Przyjęto, Mati. Adwokaci, presja, roszczenia, nic. Tak jest. Pytanie było oczywiście o włoskie kluby. Wszystkie Adam wymienił i brawo. Ale w Palermo tylko 4 mecze, mimo że na 5 lat podpisał kontrakt. I lecimy dalej. Tak więcej niż Radek Matusiak, bo on 2. On tylko 2 mecze. To też pamiętam, ale omnę Kawaniego jako rywala. To ale przychodził jako gwiazda, to Kawani był tym małolatem z Urugwaju. I opowieści o winach. O, tak było. No, tak. Gotowi? Pupilek prasy, jedziemy. Na ostatnie punktowane pytanie w tej kategorii. Tak. Na Mistrzostwa Europy. A nawet na Mistrzostwach Europy, bo mam literówkę. W roku 2016 tylko jedna drużyna w fazie grupowej nie zdobyła żadnego punktu. Co to była za reprezentacja? Euro 2016. Kto nie zdobył żadnego punktu w grupie? Ale może tak być. I tak nas wymyślicie? Kurde! Ja chyba wiem. Ja chyba wiem. Ale musisz pamiętać, bo to mówisz, że tak nas wyznaczy, to lepiej jak ja cię wyznaczę, niż jak sam się zgłosisz. A, widzisz. Taktyka. No, to wam nie wyszło. Posłuchaj, wyszło, bo znamy odpowiedź. Nie, no myślimy, że to... Mówimy tak, co będziemy się tam gadali. Irlandia Północna. No. Myślimy, że to Irlandia Północna. Irlandia Północna. To jest ostateczna odpowiedź, wasza, rozumiem. Nie bądź taki urbański. Tak, to jest ostateczna odpowiedź. Ostateczna odpowiedź. Jeszcze mi podziękuję, że jestem taki urbański. Ogóle... Komputer. Nie? Nie? Zobaczymy, no. Komputer zweryfikuje tę odpowiedź, ale powiem wam, że napięcie rośnie. No nie. Ta sama grupa, no. Ukraina. Ukraina jednak. Czyli co, Irlandczycy wygrali z Ukrainą? To była nasza grupa, panowie. Tak? Niestety. Ale dobrze, że nie kliknęliśmy. Panowie, też... nie pamiętam, robimy mecze polskie. Słuchaj, podobno Budzianka idzie do ciebie. Tak, dobrze, tak. Dokładnie. O, dziękuję. Strzeliło w rękę mocno. Tak jest. Medikus jest Medikus. Cały czas aktywny, gotowy. Woda, żeby nie było woda. Tak, tak, absolutnie jest to woda. A co ciekawe, żadna reprezentacja wtedy nie zdobyła 9 punktów kompletu w grupie. Serwujemy jak w najgorszym meczu Hulka. Nawet Francja. Cały czas siatka albo aut. Katastrofa, podwójne błędy. Moi drodzy, ostatnie pytanie, 4-6 już. Do widzów, w jakim mieście odbył się finał Euro 2012? To wszyscy wiemy, ale jeszcze chwilę poczekamy. Kuba? W jakim mieście? Nie wspominaj mi. Tam, gdzie jest teraz Edek. Proszę cię. W Charkowie. Przepraszam. Nie wspominaj mi tych mistrzostw. Ostatnio wszystko grałem przed. Wszystko. Wszystko grałem przed. Zawsze przed. Po najlepsze. Dzień przed meczem, dzień po meczu się najlepiej zawsze trzeba. Ale posłuchaj, Janusz Michalik, no, nasz, wiesz, amazing. On też był na lewej obronie przed Mistrzostwami Świata w Stanach i nie pojechał. Otóż to. Sebastian Benisz, w tym quizie nie jest. Jesteś tutaj gwiazdą, chociaż tyle. Odpowiedź to oczywiście Kijów i lecimy do kolejnej kategorii. Liga Mistrzów i Liga Europy. Dobra, pytanie od Majsiu z piłkarskiego Alko-Quizu. Alko-Quizu? Alko-Quizu, no. To już kompletnie nie nasza kategoria. W Lidze Mistrzów, w Lidze Europy, czy tyle samo? W których rozgrywkach więcej występów zaliczył obecny piłkarz Torino, a wcześniej? Juventusu, Walencji, czy też West Hamu, między innymi Simone Zaza. No ale to pytanie tak się nastrzało. Gdzie rozegrał więcej występów? W Lidze Mistrzów, w Lidze Europy, czy tyle samo? Pamiętajcie o taktyce. Jeśli ktoś będzie wyznaczany, to Mati i Tomek. To ja idę nam po wodę. Ale nie tą kamerą, mój drogi, to jest nieprofesjonalne. Nie zgłaszacie się? Wyznacz nas. Proszę. Co? My tak myślimy. Tak, wydaje nam się, że... Że on po prostu nie grał. Na pewno w Lidze Mistrzów nie grał. Co tak się patrzysz z takim zdziwieniem? Tak, namaliście sobie pięknie. Taki mamy. Nie, to jest taki. Wydaje nam się, że tyle samo, czy ale zero. Dzisiaj podejmujecie same błędne decyzje. Możliwe, tak, możliwe. Możliwe, ale przynajmniej jest fan. Zero, ale, czy tyle samo. Nie wrył się w naszą pamięć. Simone Zaza. Swoimi występami. Simone Zaza. To ten, co tak drobił. Aha, macie 33% szans. Tak. Liga Mistrzów, Liga Europy, tyle samo. Tyle samo. Tyle samo, ostatecznie. Tak. Definitywnie. Tak. Komputer. No już wam bardziej nie podpowiemy z tym definitywnie i ostatecznie. O. W Lidze Mistrzów. A tu się na zielono zmieniło. A tu już następne. To już następne. W Lidze Mistrzów. W Lidze Mistrzów. 2 mecze i gol w Lidze Mistrzów w barwach Juve, 0 meczów w Lidze Europy.
A się nagrał. Mogę, że możemy go z tego powodu nie pamiętać. No niestety, tak, ale mamy 7 do 4. Fajnym trafem. Zaskoczenie trochę jest. Tak. Wiesz co? Tak. Opowiem ci coś. Kiedyś na korcie obok, a propos tenisa, trenowała taka kobitka. To było w Ostródzie. Tam korty w Ostródzie są położone przy samiusieńkim jeziorze. I trenowała tak z facetem, z trenerem, że co nie uderzyła piłkę, daję ci słowo honoru, to ta piłka przez płot i do tego jeziora. A ten jej trener, dobrze, 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 ale w pewnym momencie się zorientował, że traci te piłki. No to ją przestawił w drugą stronę. I ona dalej te piłki, tylko że w drugą stronę już nie w jezioro, on cały czas jej dobrze, dobrze. A ona w końcu taka naprawdę już kuta. Co dobrze, te piłki wyrzucam, nic nie dobrze. On taki na pełnym spokoju. Uchwyt dobry. Lecimy dalej. To tak było z naszym dobrym tokiem myślenia. No. Suchy Wojtek zadaje to pytanie. Dobra, dawaj. Ale porażka. Kim jestem? Jestem Polakiem. Jako jeden z nielicznych polskich piłkarzy miałem okazję grać w jednej drużynie z Cristiano Ronaldo. Jestem bramkarzem. Kurde, no nie bez jaj. No to ja szybciej wcisnąłem, nie zadziałał przycisk. Ja też. No. No, dobra, poczekaj. No co, no kto? A, Jerzy Dudek jeszcze może być. Wojtek. A Szczena. Juwe. To już 33. Ale tego ja od razu pomyślałem o Kuszczaku. Z paczki tak spada. Kim jestem? Jestem Polakiem. Pierwszą myśl. Zastanów się, jako jeden z nielicznych polskich piłkarzy miałem okazję grać w jednej drużynie z Cristiano Ronaldo, jestem bramkarzem i kropka. I koniec. A były tam jeszcze 3 odpowiedzi. No, odpowiedzi są 3. Dajmy Kuszczaka już. Powiedziałeś Kuszczak i będzie Kuszczak, może akurat trafisz. Ja bym za pierwszym tropem, no bo wiesz, nic więcej, no tak, no Kuszczak. Miesiąc o przysłowie, cygan i lewy obrońca mają zawsze szczęście. Komputer, w takim razie. I ten komputer weryfikuje nam odpowiedź, że jest ona. No zła. No podaj dalej, już po kolejnej było wiadomo. I lecimy dalej. Jestem bramkarzem, grałem na Mistrzostwach Świata. Kuszczak odpada w takim razie. To Wojtek. Zostaje Wojtek. Dudek i Wojtek. Tak. Oraz zdobyłem Ligę Mistrzów. Okay. Gwoli formalności mam na imię Jerzy. To już banalne. Jerzy Dudek oczywiście. Za wcześnie się wyrwaliście. A Daszko. A porażeniu. Szkoda, że wygrałeś. Wodzianka dla was. Woda. Dzięki. Coś tam jest w środku? Nie, niestety jest tylko woda. Nie, no nie. Prąd dostają w rękę. Nie. No dobrze, to w takim razie mamy 5 do 7. Jeszcze szansę macie. Kuba ze Zdrowia zadaje kolejne pytanie. Jest ono bardzo, bardzo aktualne. AS Roma pokonała CSKA Sofia w spotkaniu pierwszej kolejki fazy grupowej Ligi Konferencji Europy. Bramka, która otworzyła wynik w 25 minucie spotkania, okazała się być historyczna. Jej zdobywca został pierwszym w historii piłkarzem, który strzelał bramki we wszystkich europejskich rozgrywkach. Lidze Mistrzów, Lidze Europy i Lidze Konferencji Europy. Podaj jego imię i nazwisko. Uważaj, bo to my będziemy... Co ty? Mamy 7 do 5 dla Adama i Kuby. I nawet wiem, kto będzie wskazany zaraz. Tak, tak. Ja też wiem, kto będzie wskazany. Zgłaszacie się, czy nie? Piłkarz Romy strzelił gola zarówno w Lidze Mistrzów, w Lidze Europy i w Lidze Konferencji Europy. Jeszcze się zastanawiacie, czy klikać? Bo ja mam trop. No to ja. Myślą. Ale to wolę, żeby on nam kliknął. Nie klikaj. No, tak. Myślisz? A gramy? Nie, no bo jak on... Graj. No i co się teraz wyrywasz? Ej, ja wcześniej kliknąłem sobie. No nie, no uprzedził cię. Jak uprzedził? No nie, no kliknąłem. Ej, dajcie war. Przecież ten guzik nie działa. No nie. Mówi mi komputer, że cygan był pierwszy. No uprzedził was perfidnie, ale uprzedził. Nie, bo my to wiedzieliśmy. No wiem, ale on chyba też. No ja też, tylko czekałem, bo wolałem, żeby on nie wyznaczył. Dlatego, że wtedy już bym miał, wiesz, kolejkę z głowy. No bez kitu. Przecież ja wcześniej pierwszy wcisnąłem, jak było koło. No pierwszy. No oczywiście. Mam informację, że naprawdę. Cofnijcie to na warze. Ja to chcę zobaczyć. Ty już tu policzyłeś, że... Odpowiedź. 25 sekund. No my też mówiliśmy Abraham. Jeszcze raz? Tam i Abraham. Ostatecznie. Tak, my też tak mówiliśmy. No dobrze, komputer. Weryfikujemy. Kurde. Takiej akcji się nie spodziewaliśmy. Ale jeszcze są miny Wawrzyna.
Ci się biją. Z tym, kurczakiem was. War, chcecie war? Oni byli pierwsi. Z tym kurczakiem was uprzedziłem. No mów. No, no domyśl się. Ty już wiesz. No nie, no Pellegrini. Pellegrini. Naprawdę? Ja też myślałem, że nie byli Abrahamem. Lorenzo Pellegrini. War po prostu. Powiem wam, że to było ciekawe rozdanie. 7-6 już mam. Nie powiedział, że Pellegrini. Słuchaj, ja też nie. Są takie mecze, gdzie się gra na błędach przeciwnika. To ten mecz to jeden błąd. Dawaj. Ale jest wesoło, daj przy sobie. Tak, mamy się bili. Mamy 7-6. Na jedną bramkę już doskoczyliście. O, to jest ciekawe pytanie od Jacka z Afery. Jakie zespoły mierzyły się ze sobą w tym meczu i w jakim mieście odbył się? O Jezus. Gole strzelali w nim. Hakim Ziyech, Dawid Neres, Dusan Tadić, Marco Asensio, Lasse Schyne. Co? W jednym meczu? Tak. Daj jeszcze raz. Jakie zespoły mierzyły się ze sobą w tym meczu i w jakim mieście on się odbył? Gole strzelali Ziyech, Neres. Mogę doczytać już. Tadić, Asensio i Schyne. No ta, bo... Jeszcze raz. Jakie zespoły mierzyły się w tym meczu i w jakim mieście on się odbył? Gole strzelali Ziyech, Neres, Tadić, Asensio. Wiadomo, a jak z Real. No. Tak. No, musiał być. Albo oni ich walnęli ich tak samo na tym, tak? W Lidze Mistrzów. To jest ten sezon, kiedy oni Real Madryt wyeliminowali. Czy to był Amsterdam? Nie, finał. Nie. Albo Amsterdam, albo Madryt. Albo Madryt. Coś ty. No nie, no bo mogła być finał jakiegoś pucharu, wiesz, małego. Kurde, to oni w Madrycie to wygrali, tak? Moim zdaniem. Ziyech, Neres, Tadić, Asensio, Schyne. 15 sekund. To była już zaraz. Sensacja. O Jezu, nie pamiętam, nie mam głowy do tego. Mówimy Madryt? Tak, Madryt. A co? Madryt. A to nie jest pełna odpowiedź, jakie zespoły? A jak Santiago? Woli ścisłości, komputer. A Santiago Bernabeu, tak? No, tak, tak, to możesz już sobie dodać. Sprawdzimy, czy tylko jest to odpowiednia odpowiedź. Tak. I brawo, mamy remis. Pomogłem wam. Co pomogłeś? Czym nam pomogłeś? Czym teraz pomogłeś? Nie, no, się Abrahamem i sobie a Adaś, ogarniasz w ostatnie trzy pytania? Drzemy w trupach. Jeszcze wam podpowiem, w Madrycie było 1-4 oczywiście, no. Ajax rozgromił Real, a dalej w rewanżu Real wygrał 2-1 w Amsterdamie, tak. Ale to już nic nie dało. I mamy kolejne pytanie w kategorii Liga Mistrzów i Liga Europy. Piotr Szczeladzi je zadaje. Legia Warszawa w tegorocznej edycji Ligi Europy wylosowała w grupie m.in. Leicester City. A z jakimi angielskimi klubami w XXI wieku w europejskich pucharach mierzyła się Wisła Kraków? Fulham? Tottenham, Fulham, Blackburn. W XXI wieku? Tak. Tottenham, Fulham, Blackburn. Norwich jeszcze. No i chyba tyle. Colchester. Chodzi o cały XXI wiek. Za to... Torquay United. No a wcześniej jeszcze z kimś mogli grać? Te no czasy tak, Parmy i tak dalej? Jeszcze tych meczów było z Anglikami. Zaskoczy był Tottenham. Był no Blackburn, Fulham. To nie przeczytasz nic nowego. No dobra, to tyle. Nie, nie, nie. Masz kogoś jeszcze? Co podglądasz? Masz jeszcze teraz coś? 15 sekund. Ja zawsze fair play. No, widzę. No dobra, Tottenham, Blackburn i Fulham. Nie ma takiego klubu od Tottenham. Na pewno. Hotspur. Tottenham. No dobrze, komputer. Oj, ciekawy jestem, czy teraz Adaś się zrehabilituje. No nie. Brawo, dokładnie tak. 6-7 sezon Blackburn, 8-9 Blackburn. Tottenham. Blackburn, Tottenham Hotspur i 11-12 w Fulham. Oczywiście, że tak. I mamy 8-7. Na styku wszystko. Wszystko na styku, Tomek. No. Co nam się opłaca, co nam się opłaca? No opłaca. Emocji, pytanie do widzów. Jaki trener wygrał Champions League w sezonie 2012-13? To jest do widzów. Gdy na Wembley rozegrano niemiecki finał? Sezon 12-13, Champions League na Wembley, niemiecki finał. Jaki trener to wygrał? Don Jupp. Don Jupp Heynckes, oczywiście, że tak.
widzowie już też odpowiedzieli na pewno, więc mamy kolejną kategorię, ostatnią, mamy 8 do 7. Dębu. Oj, to będzie 5-setówka ciekawa bardzo. Egzotyka wjeżdża. Egzotyka wjeżdża. Ligi Światowe i Mistrzostwa Świata. Pytanie od Pawła Żarnówki koło Makowa Podhalańskiego. Ekwadorski piłkarz z kolumbijskiej ligi. Będzie trochę lepiej. Mistrzostwa Świata w 2026 roku mają odbyć się w 3 państwach. W jakich? Wiszę wolno reaguje na strasznie. A to nie jest ta kwestia. Ty za mocno wciskasz, jego trzeba delikatnie. USA, United States of America, Kanada, Mexico. USA. Great. Ostatecznie, nawet cię nie będę chyba pytał, bo mówisz to bardzo przekonany komputer. Ale ten musi widzieć, że coś jest niechalne. I mamy dobrą odpowiedź, mamy remis, 8 do 8. Ocio. Guziki do wymiany po tym programie. Mm-hmm. No dobra, pytanie od Tomasza U z Zielonej Góry. Z czego się śmiejesz? Nie wiem, jak przegrać. Słuchaj, nie wciskając też możemy to wygrać. Mówiłem ci, nie mamy czasu na fazę pucharową. Rozwijamy kanał sportowy. Nie wysiedzę z wami. Pytanie brzmi, drugie w tej kategorii. Który piłkarz grał z numerem 10 na Mistrzostwach Świata 2014 w barwach reprezentacji Niemiec? O Jezu, pod Matiego. Który piłkarz grał z numerem 10 na Mistrzostwach Świata 2014 w barwach reprezentacji Niemiec? Tylko nie pamiętam, za Niemcy oczywiście zostali mistrzami świata. Bo nie jestem pewny, wiesz? Ja nie mam takiej pamięci do numerów. Ale a kto by się odpowiadał jak ten? Adam. Jaki jest wynik, bo to taktyka. 8-8. 8-8, wyznaczenie pójdzie na was. Ocio. No to czekamy. Który piłkarz grał z dziesiątką na plecach na mundialu 2014? Nie. A nie, wiem chyba. No to ty bardziej poczekaj. No to klikniesz nam, bo ja już nie chcę. Który roku? 2014. Dobra, biorę. Ale Lukas Podolski. Ha? Lukas Podolski. Ale poczekaj. Bo ten nie ma czasu. Bo chodził mi ten Ezil po głowie, ale Ezil chyba nie grał z dziesiątką. A Lukas grał tak, mi z dychą tą. Dobra, Lukas. Witzel grał z tym. Tak? 40 Lukas. Sekund macie jeszcze. Nie, damy chyba, nie? Błaszczykowski. On podpowiada, wiesz. Ostateczna? 30 sekund. Nie, zmyłka to tak, wiesz. Zmyłki już były. Lukas. To jest kwestia, czy chcemy ich w rundzie ulubić też. Let's the Albon. To ja bym tak taktycznie rozegrał. No dawaj. Nie, no mamy jeszcze jeden mecz, to wiesz, wtedy zdecydujemy. No to już dobra, teraz. Dobra, Lukas Podolski. Ostatecznie. No to komputer. Oj, ciekawy jestem, ale Maty chyba wie, jaka to jest prawidłowa odpowiedź. No. Yes. Wiedziałeś, czy nie? Nie. Mario Götze jeszcze mógł być w głowie. A kogo chciałeś dać? I Ezil. Götze i Ezil. Götze i Ezil, ale to był jednak Łukasz Podolski. Jeszcze on. I mamy kolejne pytanie. 8 do 9. Jest naprawdę grubo. Wy chcecie wygrać, czy nie? No chcecie. Chcecie, jest tylko się premia? Nie przyznajecie. Jest premia? Jest. 8 do 9. Oj, premia jest puchar też. Nie pytaj nas, tylko zadawaj pytanie. Nie ma czasu, nie mamy czasu. Rafał Prawie nie mamy czasu na prywatne rozmowy. Dobrze, Rafał Prawie Małysz, zadaję to pytanie. Wymień co najmniej 3 obrońców, którzy stanowili linię defensywną Brazylijczyków w słynnym meczu z Niemcami zakończonym 1-7. David Luiz, Dani Alves, Dani Alves, Marcelo. Czy Thiago Silva? Thiago Silva płakał, no pewnie też, ale Marcelo? Może tak, że był pewny, a później kurwa. Tak, ale na Marcelo? Marcelo na pewno musiał być. Marcelo. Thiago co najmniej Silva. 3. Ja z tego Thiago meczu pamiętam, Silva. Jak oni wychodzili i taki... Thiago Silva płakał, też na pewno był Thiago Silva. No, dobra, to tak, David Luiz. Aha. Coś z futerami jest. Dani Alves. Opuszczają się? No, teraz wyżej. Podnieś. Się. Thiago Silva. Podnieś. I Marcelo. 3. Możemy 3 powiedzieć. Jak wymienicie 4, a 3 będzie dobrze, to tego nie uznajemy. No właśnie. Aha. Marcelo. Marcelo. Mhm. Dani Alves 10 i David Luiz. Okej. Komputer. Patrzymy na wasze przyciski. Patrzymy na wasze ręce. O, który nie grał. Marcelo chyba, nie? Maicon przede wszystkim na prawej obronie, potem Dante. Potem David Luiz i Marcelo, czyli tych dwóch trafiliście. Dante. Ten z Bayernu Monachium, ten z Wolfsburga. Teraz z licei.
Punkt mam. A Dani na ławce cały mecz. Nie. Dlatego to była komedia. Teraz jak ktoś nie będzie wiedział, to kto my, tak? Ponownie. Wtedy to jeszcze ma jednego punktu potrzebuje. No to prawda, no, taktyka jest ważna dla was. Teraz pytanie od Olka z Powiśla. Kto był selekcjonerem reprezentacji Hiszpanii podczas Mistrzostw Świata w Rosji w 2018 roku? Kto był selekcjonerem reprezentacji Hiszpanii podczas Mistrzostw Świata w 2018 roku? Czyli zwolnił w ostatniej chwili. No, a i w związku z tym, czy Luis Enrique? A czekaj, bo on. Kurde. Ty. No, no. Właśnie, bo to była taka sytuacja. Tak, zwolnili Lopetegi. Trzy dni przed. No, przed imprezą. Tak. I chyba przejął Fernando Hierro. Na imprezę tylko. Tak. A, okej. Okay. Tak, i potem wzięli dopiero Luis Enrique, tak? Chyba tak było. No. Fernando Hierro. Ciekawe, czy zostaniecie w lidze, czy nie? Dobra, i Fernando Hierro. Ostatecznie, tak. Ostatecznie komputer. To jest. Macie to. Brawo. To nie mogą, nie możecie tak przyciągać tych odpowiedzi. No, może być napięcie, musi być napięcie. Ale to było dwa dni przed, dokładnie. Co ty mnie na Hiszpanię chcę złapać? Ty chory jesteś. Ale nie mamy pamięci, ty nie możemy. Nie, ale powiedziałem. Nie, no brawo, brawo. Bardzo dobrze sobie to przypomnieliście. On szedł z garnituru na ławkę. Jeśli odpowiecie na... Bo ci się dogadali z Madrytem, z Lopetegi. Tak. Jeśli odpowiecie na to pytanie... Jest dogrywka, wiemy. Miejcie świadomość, nie ma dogrywki. A, i co, jest rzut? Jeśli odpowiecie na to pytanie, to będzie remis, czyli wychodzicie z grupy siłą rzeczy. Cholery! A to jest ostatnie pytanie. To jest ostatnie pytanie. Jezus, mamy 10 do 9. No nie wiem, zobaczymy, jakie będzie pytanie. Nie mamy czasu na strefę. Lecimy dalej. Damy od razu. Dawid z Bydgoszczy. O, muszę wam to dobrze przeczytać. Markosz Ewangelista de Morais. Tak brzmi prawdziwe imię i nazwisko zawodnika, który jest podwójnym mistrzem świata z reprezentacją Brazylii oraz jej rekordzistą pod względem liczby rozegranych spotkań. Kto to taki? O jaki pseudonim chodzi? Jeszcze raz. Markosz Ewangelista de Morais. Wiesz? Tak. Cafu! Serio? Milan. Tak, widzimy z grupy. Fajna decyzja. To jeszcze raz powtórzę całość. Markusz Ewangelista Moraes coś byli? Markusz Ewangelista Moraes. Kafu. 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 Komputer. Czy to będzie wasze kaput, czy nie będzie waszego kaput, czy... Majko! Oczywiście, że zostajecie. Ależ! Dziesięć, dziesięć, brawo. Kafu oczywiście, Boże. Najwięcej spotkań w historii. Sugerował, Ewangelista, Linda, chciał powiedzieć. Linda, Ewangelista. Fabien Barthez. No dobrze, mamy 10-10. Jak to na meczach absolutnie mu się ucieka mu koncentracja, kompletnie, w ogóle nie myśli, bo najczęściej grał w drużynach, które atakowały non-stop, więc nic się nie działo. I mówi, tak bardzo nie jestem skupiony na meczu, że mówi, że łapię się na tym, że myślę, co mi Linda szykuje wieczorem na tym, na kolację. Opowiadał o tym. No. Dawaj, to ostatnie pytanie. Ostatnie pytanie do widzów na rozluźnienie. Jak nazywa się najlepszy strzelec w historii reprezentacji Urugwaju? Jakie? Najlepszy strzelec w historii reprezentacji Urugwaju. To wcale nie jest takie, no... Podpowiem wam, 64 gol. A, no to podpowiedziałeś. No jest jakaś podpowiedź. No, no wiesz, to sam jest. Kto to był z tych wielkich napastników? No ja bym mówił, że Forlan. Myślisz? Forlan. Suarez, Cavani, Forlan. Suarez, Cavani, to każdy po odpowiedzi swojej. Ja bym Forlan. Forlan. Suarez. Suarez. Ja bym powiedział Suarez. Suarez. A Cavani. Nie, Forlan. Luis Suarez. Suarez. Luis Suarez. Najwięcej goli w historii. Wiedziałem, dobra. I dziękujemy bardzo. Macie remis, macie wyjście z grupy, wy macie kolejny punkt. Dopisany. No i co? Medicus był cały czas z nami, dziękujemy ci ślicznie. Powiem wam szczerze, najgorszy poziom meczu, jaki rozegrał w historii. Dramat. Na końcu mamy poważne pytanie do Adama od reżyserki. Poprawne 17 nie zrobiło. Jaka to jest satysfakcja zremisować ze swoim idolem od 16 roku życia? No wiesz, satysfakcja by była, jakbyśmy wygrali. Teraz to już nie ma sentymentu. Wiesz. Dyplomacja. Nie ma sentymentu. Rewanż jeszcze przed wami. My tymczasem dziękujemy, Mateusz Borek. Zobaczmy, jak odpowiada na pytania.
I przestał być jego idolem. To prawda. Adam Sławiński, Kuba Wadrzyniak, dziękujemy bardzo. Tradycja nakazuje jeszcze nam pomachać, więc machamy do was i żegnamy się. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Sponsorem piłkarskiego quizu pod napięciem są zakłady bukmacherskie Etoto.